Wybranym przeze mnie tematem dla projektu Moja Biało-Czerwona jest Sandomierz, ponieważ jest to miasto, z którego pochodzi moja rodzina. Sandomierz to miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, położone nad Wisłą na siedmiu wzgórzach, nazywane też Małym Rzymem. W Sandomierzu znajduje się wiele ciekawych miejsc, takich jak Brama Potowska, która została zbudowana z fundacji Kazimierza Wielkiego jako część murów obronnych miasta. Dalej znajduje się rynek. Na środku rynku jest ratusz, ceglany budynek, a w nim mieści się Urząd Stanu Cywilnego, a obok wyjście z trasy podziemnej, które powstało z połączenia ziemnych składów kupieckich. Niedaleko rynku znajduje się Uchy Jelne, czyli jedyny zachowany łuk spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie obronnym. Po małym spacerze możemy zobaczyć i przejść przez kilometrową ścieżkę, wokół której znajduje się wiele pięknych starych drzew i wystających korzeni. To miejsce to wąwóz królowej Jadwigi. W Sandomierzu możemy zwiedzić także zamek Kazimierza Wielkiego, które miało za zadanie bronić miasta i obecnie może go zwiedzić. W pobliżu zamku znajduje się katedra, która została zbudowana w XV wieku. W odległości 2 km od starego miasta są Góry Pieprzowe, które są uznawane za najstarsze góry w Polsce. W okolicy Sandomierza wydobywany jest krzemień pasiasty, nazywany kamieniem optymizmu. Sandomierz zyskał popularność dzięki serialowi Ojciec Mateusz. Chciałam opowiedzieć historię Sandomierza, zwłaszcza, że to jest miejsce, w którym nie tylko znajdują się piękne zabytki, ale spędziłam i spędzam wiele chwil z rodziną i przyjaciółmi. Miło wspominam nasze wspólne wyjścia do parku, na smaczne lody, fajne przejażdżki na rowerze oraz wycieczki statkiem z rodziną. Kiedy jestem w Polsce na wakacjach, odbywają się coroczne festiwale oraz koncerty, takie jak Dożynki Gminne i nasze regionalne Święto Pomidora. Gorąco polecam odwiedzić Sandomierz, ponieważ to miłe miejsce z wieloma atrakcjami.